Żyjemy w świecie nieograniczonego dostępu do informacji, ale czy będzie on zawsze w zasięgu naszej ręki? Rząd chce ograniczyć ten wybór przez wprowadzenie ustawy Lex Pilot. Co to oznacza? Obowiązkowe kanały telewizji publicznej. Zmiana listy kanałów na pilocie. Dodatkowe opłaty za kanały tematyczne i lokalne. I wiele więcej. Wejdź na stronę lexpilot.pl i dowiedz się o konsekwencjach tej ustawy. Wolność wyboru to wolność myślenia. Nie dajmy sobie jej ograniczyć. Wśród uczestników poniedziałkowego wysłuchania, jakie odbyło się w Sejmie, znalazło się liczne grono przedstawicieli lokalnych telewizji, takich jak my. Wszyscy mówili jednym głosem. 6 milionów ludzi ogląda telewizje lokalne, mniej lub bardziej regularnie, ale bardzo regularnie. Jest nas 170 koncesji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 120 to małe przedsiębiorstwa, jednoosobowe spółki, zatrudniające po kilkanaście osób, nieliczne, tylko to są większe telewizje. Nie ma w ustawie słowa telewizja lokalna. Nie ma takiego pojęcia. Działamy od 30 lat, jak powstała ustawa o radiofonii i telewizji w 1992 roku i działamy tak jak wszystkie inne telewizje niepubliczne, bo te mają swoje przywileje i swoje miliardy przyznawane. Działamy na równi, na tych samych zasadach, ale na małym rynku. Ja myślałem, że ja tu przyjadę do Państwa dziękować za to, że apel do premiera, który wystosowaliśmy 4 lata temu, został wysłuchany i że nareszcie ktoś pomyślał, żeby te telewizje wzmocnić, żeby zrekompensować im utracone pieniądze, ponieważ my nie mamy reklam, bo nie mamy klienta. Bo on albo poszedł do internetu, albo poszedł do Warszawy razem z tymi wielkimi korporacjami handlowymi. Nasi klienci już zbankrutowali. Gdy 3 lata temu wybuchła pandemia, zamknięto w domach Polaków. No gdyby nie sieci kablowe i telewizje lokalne, to co by ludzie robili? My organizowaliśmy lekcje dla szkół, lekcje WF-u dla dzieciaków, żeby się ruszały, żeby nie zgnuśniały. Były rekolekcje. Po kilkadziesiąt tysięcy ludzi oglądało rekolekcje ze swojej parafii. Były korepetycje z języka polskiego dla amatorzystów na najwyższym poziomie. Czy to zrobiła telewizja publiczna za te miliardy? Nie. My zrobiliśmy bez pieniędzy, swoimi kontaktami. Gdy rok temu Polacy spontanicznie otworzyli swoje domy sąsiadom z Ukrainy, to kto był pierwszy na granicy? Kto koordynował to wszystko? Kto w każdym mieście, w każdym powiecie, w każdej wsi informował? Jak się zorganizować? Kto napędzał ludzi, żebyśmy myśleli podobnie, dobrze i żebyśmy skutecznie działali? No też telewizje lokalne. Telewizja duża, czy to publiczna, czy prywatna, nie jest w stanie mieć w 400 miastach swoje oddziały. A my tam jesteśmy. W miastach powiatowych, w miastach gminnych. Proszę Państwa, to jest wielki sukces naszego rynku kablowego, bo my jesteśmy w sieciach kablowych. Za chwileczkę będą wybory, gdzie pojedziecie? Do swoich powiatów, do swoich miast, miasteczek. Spotkamy się, będziemy mile rozmawiać przy kawce. Ale chciałbym, żebyśmy robili to bez zdenerwowania, bez tej siekiery, miecza, który wisi nad nami, bo jak zniszczycie rynek kablowy, a słyszeliśmy, te wszystkie wystąpienia o tym mówiły, że tak się może stać, to nas też zabraknie. Proponowane zmiany w ustawie wpłyną na drastyczne ograniczenie zasięgu lokalnych stacji telewizyjnych. Jest to ewidentna nierówność traktowania podmiotów na rynku. Lokalne stacje prywatne, w przeciwieństwie do regionalnych stacji publicznych, nie korzystają z dotacji państwowych, centralnego systemu pozyskiwania reklam, nieograniczonego wręcz zasięgu, w tym naziemnego. Wprowadzenie tych zmian dodatkowo pogorszy i tak już trudną sytuację lokalnych nadawców, co doprowadzi do tego, że większość z ponad 150 stacji lokalnych upadnie, co oznacza, że ponad 1000 osób związanych z tą działalnością straci pracę praktycznie z dnia na dzień. Ograniczy to dostęp do informacji lokalnych tworzonych przez stacje kablowe, które są uznawane za mniej stronnicze niż informacje nadawane przez TVP3. Także oczekiwalibyśmy raczej od ustawodawcy, żeby w końcu rozpoczęły się prace nad ustawą o misji publicznej, tam gdzie ona rzeczywiście jest wypełniana. Wszystko wygląda na to, że to chyba ma być śmierć telewizji lokalnych, bo jeśli spadną przychody w telewizji kablowej, to jednocześnie nie będzie możliwości finansowania telewizji lokalnych. Sam sposób finansowania telewizji lokalnych jest, może nie jest skomplikowany,
Natomiast to jest po prostu danina, która spływa z telewizji kablowych do telewizji lokalnych, tylko po to, żeby te telewizje lokalne utrzymały się na rynku. Telewizje lokalne, same nazwy sugerują to, że to jest rynek lokalny. Nie ma możliwości utrzymania się z reklam. Ten rynek jest zubożały. Nie ma, tak jak już wcześniej mówiłem, nie ma takiej możliwości, żeby tylko te telewizje utrzymały się z reklam. Szanowni Państwo, telewizja sudecka funkcjonuje już od 29 lat. Kiedy zaczynałem tę telewizję, rozpoczynaliśmy produkcję programu na jednym osiedlu. W tej chwili produkujemy program na terenie kilkudziesięciu miejscowości. Po raz pierwszy jestem w Sejmie i nie wiedziałem, że przyjadę do Sejmu po to, żeby bronić naszych lokalnych telewizji. Myślałem, że państwo jest od tego, aby nam pomagać, a tak naprawdę państwo nam we wszystkim przeszkadza. Tych kilka ostatnich lat pokazało, jak można zepsuć to, co dobrze funkcjonowało. Kiedyś Wojciech Mann w Trójce mojej ukochanej powiedział, że nie naprawia się rzeczy, które się nie zepsuły. Zepsuli dokumentnie Trójkę, zepsuli media publiczne i tak naprawdę tylko nasza misja, rola lokalnych telewizji jest doceniana i najważniejsza. Niedługo są wybory. Politycy wszystkich opcji, z prawej czy z lewej, zawsze do nas przyjdą i wiedzą, gdzie są te lokalne telewizje, bo wiedzą, że my jesteśmy najbliżej tego właśnie widza i tego wyborcy, który na was zagłosuje. Nie zabrakło także głosu najważniejszego podmiotu reprezentującego środowisko nadawców i telewizji kablowych. Dwa lata temu obchodziliśmy 30-lecie telewizji w Polsce jako takiej, a rok temu telewizji kablowej w Polsce. I przez te 30 lat zbudowaliśmy rynek takiego, jakiego trudno szukać w Europie. Pan powiedział parę słów na ten temat. Ja dodam do tego, że jesteśmy jeden z trzech najpotężniejszych rynków telewizji kablowej, telewizji satelitarnej w Europie i również na świecie. Też można byłoby do tego dodać. Przechodząc do tematu, który jest przedmiotem naszego dzisiejszego wysłuchania, warto wskazać, że jest to wdrożenie elektronicznego, przepraszam, jest to wdrożenie, implementacja do europejskiego tekstu łączności elektronicznej do przepisów obowiązujących w Polsce i podkreślę, że dyrektywa nie nakazuje wprowadzenia tych zmian w sposób bezpośredni, a szczególnie w sposób twórczy. To, co ma w tej chwili miejsce w naszym kraju. Komisja wydała wtedy komunikat, który był podstawą rozpoczęcia prac nad nowymi rozwiązaniami dla rynku ACT we wrześniu roku 2016. I prace komisji zostały zakończone w roku 2018 i od tego czasu poszczególne kraje zrzeszone w Europie mogły przystępować do wdrożenia tej dyrektywy w swoich krajach. Poproszę już o wnioski, dobrze, bo czas się od dwóch lat kończy. Były prace prowadzone i powinny być zakończone w roku 2020. Do dnia dzisiejszego nie zostały zakończone i mamy w tej chwili przyspieszony czas wdrażania tej dyrektywy. To przyspieszenie powoduje, że ona jest nieprzemyślana i powinna zostać naszym zdaniem zmieniona w zakresie artykułu 10 tej wersji wdrażającej i należy skreślić w nim punkty od 8 do 11. I za tym apelowaliśmy i nadal apelujemy. Inne środowiska również są przeciwne proponowanym zmianom. Lex pilot to cios w lokalne media i społeczności. Nie wszyscy zdajemy sobie sprawy z tego, jak duża jest widownia lokalnych stacji telewizyjnych i jak wiele znaczą dla swoich widzów. Z badań przeprowadzonych przez Krajowy Instytut Mediów wśród widzów 15+, ponad 6 milionów potwierdza oglądanie kanałów lokalnych. Niemal 60% widzów to osoby 50+, słabo wykształcone, mieszkańcy małych miejscowości, niepracujący i najczęściej wykluczeni cyfrowo.
Tym widzom ciężko poruszać się w świecie cyfrowym, wyszukiwać swoich ulubionych programów na odległych pozycjach w elektronicznym przewodniku programów. Jeśli go nie znajdą tam, gdzie był od lat, bo większość nadawców lokalnych jest na rynku ponad 20 lat, to pomyślą, że został już zlikwidowany. Telewizje lokalne są dla swoich widzów najczęściej podstawowym, a często jedynym źródłem informacji z najbliższej okolicy. Są bardzo silnie związane z lokalną społecznością i cieszą się jej ogromnym zaufaniem ze względu na rzetelną i wiarygodną informację. W telewizjach lokalnych nie znajdziemy żadnych fake newsów, bo lokalny dziennikarz jest osobą znaną w swoim środowisku. To lokalni nadawcy pokazują bieżące informacje z miasta, od lokalnych polityków, samorządów, domów kultury. To w audycjach tych nadawców ma codzienne miejsce poszanowanie lokalnych tradycji, historii, kultury, języka i obyczajów, co buduje więzi społeczne i kulturowe. Wiele telewizji utożsamia się ze swoim regionem i nadaje część audycji także w językach i dialektach grup etnicznych i mniejszości narodowych. Wprowadzenie proponowanych zmian w ustawie stanowi poważne i realne zagrożenie dla bytu nadawców lokalnych, tak istotnych dla swoich małych ojczyzn, dla swoich wiernych widzów. Przeciwstawiamy się zatem dalszym pracom prowadzącym do zmian w ustawie o radiofonii i telewizji zawartych w artykułach 10 punkt 8 i 9 projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę Prawo komunikacji elektronicznej. Proponowane zmiany w Prawie komunikacji elektronicznej obejmują obowiązek bezpłatnego rozprowadzania przez operatorów programów telewizji publicznej razem z programami regionalnymi oraz z programów innych nadawców wybranych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Projekt nowelizacji zakłada też przymusową kolejność na elektronicznym przewodniku odbiorców po programach. Pierwsze miejsca należeć mają do programów telewizji publicznej, co praktycznie powoduje, że programy innych nadających, komercyjnych, znaleźć by się mogły dopiero na bardzo odległych miejscach. W praktyce dziennikarze ze stacji regionalnych nie są w stanie dotrzeć do mniejszych miejscowości województwa, nie mogą relacjonować bieżącej pracy samorządów oraz podejmować interwencji w większości zgłaszanych przez miejscowe społeczności sprawach. Te role z powodzeniem wypełniają telewizje prywatne, lokalne, komercyjne. Proponowana nowelizacja przepisów nie tylko zniszczy rynek niezależnych mediów, ale również doprowadzi do uprzywilejowania kanałów publicznej telewizji. Nadawcy lokalnych telewizji nie godzą się na proponowane zmiany, bo może dla nich zabraknąć miejsca na dekoderach. Kablówki nie chcą ingerować w listę ulubionych kanałów swych abonentów. Czy widzowie godzą się na nową wersję telewizyjnego pilota? Na to pytanie możecie Państwo odpowiedzieć sobie sami. Lex Pilot to nowa ustawa o radiofonii i telewizji. To próba przejęcia kontroli nad pilotami Polaków. Nowe regulacje wprowadzą niespotykany dotąd chaos. Negatywnie odbiją się na operatorach kablowych, a przede wszystkim na przyzwyczajeniach i portfelach widzów. To nie tylko zmiana kolejności programów, to ryzyko utraty dostępu do ulubionych kanałów lokalnych i cyfrowych. Po co jest Lex Pilot? Sprawa jest oczywista, a moment nieprzypadkowy. Ten moment to kampania wyborcza. Stop kontrolowanym treściom medialnym. Stop propagandzie. Stop Lex Pilot.